Cześć, witajcie w pierwszym filmie w tym roku oraz pierwszym filmie nagrywanym po dłuższym czasie nieobecności na tym kanale. Miałam w planach zamieścić film, w którym składam Wam obszerne wyjaśnienia mojej nieobecności, ale podczas montażu stwierdziłam, że jednak za dużo w nim prywaty. A poza tym 15 minut filmu omawiającego jakieś moje osobiste dramy to nie jest coś, co chciałabym jednak wrzucać do internetu, więc nie pojawi się on. Jednocześnie chciałabym bardzo, ale to bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować tym z Was, którzy zostali ze mną, mimo tego, że w sumie tak z dnia na dzień zniknęłam bez słowa i obiecuję Wam, że w 2020 będę zamieszczać filmy na tym kanale, choćby miały pojawiać się one tylko raz w miesiącu. Zależy mi oczywiście na Was, na moich widzach, na tym, żebyście dostawali jak najlepszej jakości materiały, ale osobiście nie zależy mi na zdobyciu nie wiadomo jakiego fejmu na tym YouTubie. Ja jestem po prostu entuzjastką tatuażu, która lubi sobie coś od czasu do czasu po prostu ponagrywać. Dobra, więc teraz, bez zbędnego przedłużania, przenieśmy się do innego miejsca i innej czasoprzestrzeni i zacznijmy w końcu ten film. A w dzisiejszym filmie, tak jak możecie domyśleć się po samym tytule, poopowiadam Wam co nieco na temat tego, jak to jest być wystawcą na konwentach tatuażu i jak takie imprezy wyglądają właśnie z perspektywy osoby, która na nich po prostu pracuje. Tak się składa, że miałam okazję pracować na kilku konwentach. Z kilku mam także takie identyfikatory, jak widzicie, Łódź Tattoo Days, Wejściówkę Media, Warsaw Tattoo Days, też pracowałam tam jako media. Pomagałam także na Akademii Tatuażu podczas seminarium w Łodzi. Byłam także na wrocławskim konwencie, również jako media, więc troszkę się tego nazbierało, nie jest to wszystko, ale myślę, że jakieś doświadczenie mam i chciałam się z nim Wami po prostu podzielić. Cóż, po pierwsze, bycie wystawcą wiąże się z naprawdę bardzo dużą ilością obowiązków, które uniemożliwiają Wam takie normalne korzystanie z tego typu imprezy. Oczywiście w zależności od tego, jaki typ stanowiska się prowadzi, ma się tego luzu i czasu wolnego więcej albo mniej. Na przykład ja podczas ostatnich Łódź Tattoo Days, podczas ostatniego konwentu, na jakim byłam, prowadziłam boxa marki Love Inc., gdzie razem z Kasią po prostu sprzedawałyśmy ich kosmetyki. Kasia razem z Pawłem, właścicielem tej marki, wystawia się na konwentach i chciałam oboje bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrowić. Tak więc wspólnie z Kasią przez całe dwa dni trwania konwentu prowadziłyśmy ten box, dzieląc się obowiązkami takimi jak rozłożenie stanowiska i estetyczna ekspozycja produktów, dialog z klientem, sprzedaż. Wiąże się z tym oczywiście znajomość oferowanego asortymentu, co trzeba ogarnąć wcześniej. Prowadzenie kasy i monitorowanie stanu magazynu. Umiejętność pozyskania klienta, czyli innymi słowy promocja, ale taka nienachalna. Handel na konwencie, czy to produktami takimi jak kosmetyki, czy magazyny, czy też oferowanie jakichś usług typu tatuaż bądź piercing, czy sprzedaż jakichś printów, plakatów, gadżetów. Wszystko to odbywa się w takiej dość luźnej i swobodnej atmosferze. Jest to jednak praca. I należy o tym pamiętać. Nie ma tutaj stania pod sceną, jakiegoś długiego zwiedzania hali, umawiania się na sesję tatuowania, czy też, broń Boże, jakiegoś dziarania w trakcie trwania imprezy, ponieważ stanowisko, na jakim pracujecie, po prostu nie może stać puste i należy o tym pamiętać.
pamiętać. Jeżeli macie kogoś do pomocy, to oczywiście jest zdecydowanie łatwiej. Zdarzyło mi się jednak prowadzić boks w pojedynkę i to boks nie byle jaki, ponieważ reprezentowałam magazyn Tattoo Fest podczas konwentu w Opolu. Z tego wydarzenia nie mam żadnej zawieszki, ale no, jeżeli śledzicie moje media społecznościowe, to z pewnością wiecie, że tam byłam. I wtedy miałam to stanowisko do ogarnięcia sama. I oczywiście do moich obowiązków, takich typowych obowiązków handlowca, obowiązków sprzedażowych, doszły jeszcze te dziennikarskie. Czyli rozmowy z organizatorami całego przedsięwzięcia, pozyskiwanie kontaktów do fotografów, aby mieć później z czego napisać relacje. Poza tym monitorowanie tego, co dzieje się na scenie, a także tego, co dzieje się na samym konwencie, jakie są atrakcje, rozmowy z innymi ludźmi, publikowanie relacji na mediach społecznościowych. Tak, było tego trochę i być może wydaje się Wam, że no, to nic takiego, ale uwierzcie mi, jeżeli jesteście sami i macie to wszystko na głowie, to naprawdę bywa bardzo trudno. Mimo, że może się Wam wydawać, że taka praca nie jest czymś mega skomplikowanym i nie wymaga nie wiadomo jakich umiejętności interakcji z innymi, to jednak konwenty są bardzo wyczerpujące fizycznie, mimo że w sumie cały czas siedzicie w jednym obiekcie, w hali. Wydaje mi się, że to, co jest najbardziej wyczerpujące, to bycie w takim ciągłym stanie gotowości, abyście Wy, drodzy zwiedzający, mieli miłe wspomnienia z całej imprezy i wrócili za rok, a przede wszystkim wrócili do naszego boksu i coś zakupili albo po prostu skorzystali z oferowanych przez nas wystawców usług. A teraz, moi drodzy, kilka szybkich faktów. Tak, to prawda, na konwencie można legalnie pić alkohol w trakcie pracy, ale oczywiście z umiarem. Jeżeli jesteście wystawcą, to na teren konwentu wchodzicie za darmo. Ale niestety nie zawsze wiąże się to ze wstępem na tak zwany VIP. Wszystko zależy od tego, czy macie wykupione specjalne wejściówki. To akurat nie są te wejściówki, ale dałam je tutaj tak po prostu dla ilustracji. Stawki za pracę mogą być stałe, ale mogą też zależeć od utargu. Jeżeli pracujecie dla kogoś, no to zazwyczaj wcześniej się z taką osobą ugadujecie, a jeżeli jesteście stałym bywalcem konwentów, po prostu pracujecie dla jakiejś firmy czy dla jakiegoś studia, no to możecie mniej więcej z góry przewidzieć, ile dostaniecie wynagrodzenia za takie 2 dni na konwencie. Czy są to duże pieniądze? Myślę, że nie jest to pytanie do mnie, ponieważ ja nie oferuję żadnych usług. Ja nie tatuuję, ja nie jestem piercerem, więc z pewnością raczej nie przoduję w tej stawce, ale jak dla mnie są to pieniądze satysfakcjonujące. Satysfakcjonujące jak za pracę, która w gruncie rzeczy jest przyjemnością. Jeśli ktoś ma zajawkę na tatuaże, lubi kontakt z ludźmi i potrafi z nimi rozmawiać, lubi dobrą, głośną muzykę, albo po prostu chce spędzić weekend w sposób nieco bardziej produktywny, nie upijając się do nieprzytomności, to myślę, że jest to naprawdę fajna opcja dla niego. Tym bardziej, że naprawdę można poznać wielu fajnych ludzi, no i mieć ciekawe wspomnienia. Czas na upijanie się przychodzi na afterkach, ale oczywiście tutaj mówię to z takim lekkim przymrużeniem oka, ponieważ zazwyczaj po tych kilku godzinach pracy na konwencie jesteście na tyle zmęczeni, że na ten afterek nie docieracie. U mnie było tak często, chociaż powiem Wam, że byłam na kilku takich imprezach, no i tam też jest fajnie. Zazwyczaj wchodzicie za darmo, chociaż nie zawsze ta wejściówka, którą macie, obowiązuje na afterkach. Tutaj bywa różnie.
Zazwyczaj odbywają się one w jakichś wynajętych klubach. Ostatni after na przykład podczas Łódź Tattoo Days odbywał się na hali, na której odbywał się także sam konwent, więc tutaj bywa po prostu różnie. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość odnośnie tego, jak taka praca wygląda, jak konwent wygląda od kulis, z perspektywy osoby, która tam pracuje. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, bądź chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, może o czymś nie wspomniałam, nie wiem, może jeszcze coś Was ciekawi, to zostawcie komentarze pod tym filmem. Na pewno je przeczytam, odpowiem, a może nagram następny materiał tego typu. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału i kliknięciu dzwoneczka, ponieważ filmy mogą pojawiać się tutaj znienacka. Jeżeli będziecie mnie obserwować na Insta, to z pewnością dowiecie się więcej i wcześniej o dacie premiery. A ja na dzisiaj się już z Wami żegnam, bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia za jakiś czas. Buziaczki i pa, pa!